No to skończyliśmy na tych dwóch piosenkach z wojska, co nam pan zaprezentował. Czy jeszcze jakąś taką fajną piosenkę może nam pan przypomnieć? Co śpiewaliście we wojsku? Bo to takie ciekawe teksty tam pan ma. Takich piosenek to my niestety już nie pamiętamy. Nie? Także gdyby nam pan coś jeszcze z tego okresu znalazł, to super. Już mówię? Tak, proszę bardzo. Gdy wystrzał się rozległ i zorze świtały, wróg starał się przerwać bojowy naszych. Nad naszym plutonem szrapnele się rwały, a wokół nos legał się bojowy krzyk. A wokół nos legał się bojowy krzyk. Młody podchorąży z plutonem na czele, swój sztandar obronić się starał co sił. Sam jeden pozostał, nie bał się granatu, pomimo kul gradu nie cofał się w tył. Pomimo kul gradu nie cofał się w tył. Gdy bój się zakończył, już więcej nie grzmiało. Wróg został odparty ze wszystkich już stron. Nad ranem znaleźli jego martwe ciało, a w ręku zastygłej trzymał sztandar swój. A w ręku zastygłej trzymał sztandar swój. Jego narzeczona jest siostrą w szpitalu, ni świata, ni ludzi nie chciała już znać. Codziennie nad jego mogiłą szeptała: za wolność ojczyzny zginął luby mój. Za wolność ojczyzny zginął luby mój. Świetna piosenka. Świetna piosenka, ale tak patrzę na ten zeszyt, ten bo widzę, te kartki już są takie leciwe, przyżółkę. Czyli to pan pisał w tamtych czasach, nie? To jeszcze tu widzę piękny charakter pisma, piórem wszystko napisane. Tak, to tam tu jest on, tutaj to są takie. Widzimy? Aha, to coś w rodzaju pamiętnika. To tu ładnie wojnie, ładnie, ładnie. No a z tych takich piosenek po wojsko, jak już pan skończył wojsko? Jakieś inne wojskowe? No nie wojskowe? Znaczy, może nie wojskowe, może już właśnie takie po wojsku, nie? Różowo wtedy kwit wiśniowy sam, gdyśmy biegali spośród drzew i płatki sypał na nas wiśni kwiat. Wiosenny dzień mieliśmy wtedy po 16 lat. Świat do nas słał uśmiechy swe, ku sobie biegły nasze serca dwa. Wiosenny dzień, gałąź różowej wiśni, co kwitła w moim sadzie, objęła gałąź wiśni, kwitnący w twym ogrodzie. A kwiaty jak w bukiecie tuliły się do siebie, szeptały coś w sekrecie tobie i mnie. Ośmielił nas wiśniowy stary sad, przed blaskiem słońca skrył nas w cień. Pocałowałeś mnie przez wiśni kwiat, wiosenny dzień. I gdyśmy stali razem pośród drzew, w głębi niewinnych naszych serc, śpiewały kwiaty wiśni swoją pieśń, wiosenny dzień. Powiem panu, że tą piosenkę to my śpiewaliśmy też. Ja pamiętam tą gałąź różowej wiśni, no, co kwitła w moim sadzie. To takie, myślę, że do dzisiaj ta piosenka jest znana. Co pan tam ma jeszcze dla nas ciekawego w tym zeszycie, bo widzę, że... To jeszcze tu mogę zaśpiewać. Oczywiście, proszę. Na domu w cień, na ulic kurz, opada nocna mgła. I miast w jednej chwili już powodzi świateł gra.
a oddech wieczny wzdłuż i wszerz. Kraj przebieg kilka dni, kochana moja, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Jak mocno pachnie wczesny wiatr, wilgotne pąki róż, i choć nadleci duszny wiatr, tu znajdziesz miły chłód. Tą piostką gra fontanny deszcz, srebrzysta chmura drży. Kochana moja, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. To dla nas księżyc, dla nas chłód i zieleń z wszystkich stron. I dla nas leśniące fale wód, gwiazdeczek i gra sto. Poeta dla nas pisze wiersz, łagodnie szumi liść. Kochana moja, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Kochana moja, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Piękne ma pan te piosenki. No, a może nam pan jeszcze coś ciekawego opowie? Jak tam jeszcze coś, jakieś ciekawostki z pana życia? Kiedy skończyłem szkołę podstawową, to miałem zamiar iść na leśniczego. Na szkołę leśniczą. No ale warunki do tego nie były, bo brat znowu był w wojsku później to. I było trzeba pracować w gospodarstwie. I z tym, że na tym gospodarstwie miał być brat, ale brat się ożenił i wyszedł w inne miejsce. No więc ja się postarałem o żonę. Żonę miałem tutaj z Jaraczewa, z domu Sulpowska, imię Bożena. I zapoznało ją i ona za mnie wyszła. I to w 1962 roku. Co na dobre, żeśmy też się tak zapoznali, to był luty 62 rok i wtedy miał 28 ślub brat. I na tym ślubie brata pierwszy raz tam, no i zapoznaliśmy się, później siostrów już w domu nie było, bo już powychodziły za mąż. A teraz brat wyszedł też, no to ja zostałem z ojcem i matką. No to starałem się, żeby kobietę przyprowadzić do domu. No to już 6 maja żeśmy mieli ślub. No, to szybko poszło. Tak, szybko. Pół roku. No to w grudniu byli to, tak? 3 miesiące. No tak, poszło na ładnie. No. No i z żoną, jak żeśmy wzięli ślub, w 1962 roku, 6 maja, to dostałem wezwanie na ćwiczenia wojskowe do Poznania na 2 miesiące, na czerwiec i lipiec. I czyli zaraz miesiąc po ślubie. Byłem w Poznaniu wojskowym szpitalu 104, 2 miesiące, no i potem już byłem w domu. Miałem 4 synów i 1 córkę. Z tym, że 2 było bliźniaków i z tych bliźniaków w 1932 roku, ja miałem 32 lata, to zmarł. Dostał tam taką chorobę, nie uleczałem, że już to. No. On, ten syn, który zmarł, to się wyuczył za mechanika samochodowego w Jarocinie. Ale ożenił się w Panience i był na gospodarstwie też. Teraz drugi z tych bliźniaków to jest ze mną i on jest teraz tutaj sołtysem. A no młodszy od niego brat, to poszedł na szkołę oficerską po liceum w Jarocinie do Poznania na kwater mistrzostwo. No i tam stopnił podporucznika, dostał posadę w Jeleń Górze. No ale po tej całej reformie wojskowej tam rozwiązali tą szkołę
i znalazł sobie pracę w Warszawie. I teraz żona i dwoje dzieci już... Ładny rozwód, z Jeleniej Góry do Warszawy. Jeleniej Górze, z Jeleniej Góry do pracy dojeżdżał do Warszawy. No to co tydzień tak, się spotykali. Po tych 3 latach dostał mieszkanie we Warszawie. Jeśli dostał to mieszkanie w Warszawie, to znowu 3 lata razem mieszkali. Mhm. Ale żeby dostać stopień podpułkownika, bo to już wtedy był w stopniu majora, żeby dostać stopień podpułkownika, powinien się mieć stanowisko. I stanowisko i się zrobiło w Świdwinie. No więc poszedł do Świdwina i do tego czasu jest w Świdwinie, pracuje, a żona jest w Warszawie. We Warszawie. Aha. Ona też pracuje. Spotykają się w weekend. Mają dwoje dzieci, córkę i syna. Córka jest na medycynie, już teraz 4. rok, jeśli się nie mylę, i jest w Kielcach. A syn, miasto nie podobało mu się, tylko poszedł na studia rolnicze. O. I pracę, po studiach pracę podjął w Rusku. Przedsiębiorstwo tego wójcika, ale... I tu pracuje. Mieszkanie sobie wyjął, najął w Jarocinie. Aha. I w Jarocinie mieszka i do Ruska dojeżdża codziennie. I pracuje. No to ma pan gdzie rodzinę odwiedzać, bo i Warszawa, i tu w Rusku, i tu w Łobzie, i tego pana pułkownika też. No to ma pan gdzie jechać? Teraz oni tu już przyjeżdżają, nie? Bo trzeba syna odwiedzić, to już przyjeżdżają, to niech ten syn też przyjeżdża. Do seniora trzeba przyjechać tutaj, tak, na święta tak, czy tak. Tak. Czyli rodzina się spotyka w zasadzie przy takim okazji? Rodzina się spotyka bardzo często. Mhm. I wszyscy się zgadzają. Super. Jeżeli zgodzę w rodzinie, to przepiękne. Odwiedzają się, czy imieniny, czy coś. No a wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę, ze mną witajcie. I teraz był ten refren. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierzeli i ujrzeli. Ale drugi głos to był. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierzeli i ujrzeli. I trzeci głos, ja się zajmuję. No niemożliwe, żeby pan pamiętał pierwszy, drugi, trzeci głos, wszystko. To jest pełen szacunek dla pana, naprawdę. Świetna ta kolenda. My z żoną żeśmy już obchodzili 50. rocznicę ślubu, a teraz jeśli zdrowie jeszcze dopiszę, bo w przyszłym roku mamy 60. rocznicę ślubu. A syn, który jest tu z nami na miejscu ze synową, no to mają też w przyszłym roku 25. rocznicę ślubu. No, to pięknie. Po 25. rocznicę to u nas w Urzędzie Gminy robią takie jubileusze par małżeńskich, to na pewno będę na tych jubileuszach, ale wy z racji takiej, że macie 60 lat po ślubie, to też powinniście mieć jakiś jubileusz, który w Urzędzie Gminy powinno się to obchodzić, bo tam obchodzą 50-lecie ślubu. Bo już żeśmy na tej uroczystości byli. No właśnie, no ale, teraz na 60. też powinno coś być dla was. Powinno, ale tego nie ma. Ale myślę, że będzie. Tak? Myślę, że będzie, bo to takich ludzi trzeba uhonorować. I zdrowie dopisuje. Tak. I żeśmy z żoną byli w Pleszewie po odznaczenia za 4 synów, którzy służyli wojsku. Z tym, że jeden na zawodowego, a człowiek zasadniczo służby wojskowe. Tak. Czyli wszyscy dla ojczyzny się zasłużyli. Tak. Czyli należy tylko pogratulować, bo to super jest. Ale wracając jeszcze do śpiewania. A teraz jeszcze jedna piosenka. To jeszcze jedna piosenka, poproszę. Ale to już nie wojskowo. Nie, no inno, tak. Po morzu płynie młoda żeglarka, po morzu płynie swą łodzią w dal. To może być.
A za nią, druga a za nią, za nią druga łódź płynie, z niej młody żołnierz wychyla się. Czemu, ach czemu, młoda żeglarko, od mojej łodzi oddalasz się? Niechaj nas jedna fala pojedna, niechaj nas jeden połączy los. Niechaj nas jedna fala pojedna, niechaj nas jeden połączy los. Nie z tobą płynę, młody żołnierz. Żołnierzu, nie z tobą płynę na stały ląd. Miłość jest dla nas wielkim marzeniem, a kto nie wierzy, popełnia błąd. Miłość jest dla nas wielkim marzeniem, a kto nie wierzy, popełnia błąd. Nad brzegiem morza, w ubogiej chatce, słuchać granaty, pagnę tu brzęk. Do ciebie, lubo, z goryczą serca, do ciebie piszę ostatni list. Do ciebie, lubo, z goryczą serca, do ciebie piszę ostatni list. Ten list ostatni, niechaj cię wzruszy, niech ci przypomni marzenia twe, bo ja we wojsku, a ty w cywilu, ty będziesz moją. Ja będę twój, bo ja we wojsku, a ty w cywilu, ty będziesz moją, ja będę twój. Świetnie. Jakąś taką, taka najbardziej, która panu przypadła do serca piosenka. Chciałbym pan jeszcze coś zaśpiewać. Muszę kiedyś w dolinę powrócić, czarnowego Meksyku nie woła, choćbym miał twoje serce zasmucić, ale nie wiem, jaką znajdę cię dziś znów. Daleko południa w dolinę wróżę, ja zawsze z myślą swą, gdy wody są ze stromy gór, do ciebie mknę czurna. I sercem ci się melodię ćle, do jasne południa w dolinę dwóch rzek. Ojojo, ojojojo, ojojojo, ojojo, ojojojo, ojojojo. Tyś najpiękniejsza wśród Meksyku cór, ja zawsze z myślą swą, gdy wody mkną ze stromy gór, do ciebie mknę cudna i sercem ci śpię. Żar jasne południa w dolinę dwóch rzek. Ojojo, ojojojo, 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 ojojojo. Dali południa w dolinę dwóch rzek, gdy ty ubrana w biel przy blasku świec modliłaś się, rozległ się głos dzwonu, a ja jak we śnie na zawsze opuszczam dolinę dwóch rzek. Ojojo, ojojojo, ojojojo, ojojo, ojojojo. Piosenka południowa taka? A takie powitalne, pożegnalne piosenki może też? No nie mamy, ale jeżeli pan ma pożegnalną piosenkę, to na pożegnanie. Na pożegnanie to poprosimy, bo akurat to nam się przyda na pożegnanie. Jakby pan miał jakąś taką pożegnalną piosenkę. Halo, halo, witam na powitanie. Halo, halo, witamy was. Taką piosenką, taką maleńką, wesołe wojsko, witam was. Chcę z wami pomile spędzić ten czas, chcę z wami porządkować czas. Witamy was. No i trochę się zaczynało. Aha, a pożegnanie? A pożegnamy. Halo, halo, żegnamy was. Taką piosenką, taką maleńką, wesołe wojsko żegna was. Za mile z wami spędzony czas, już koniec występu przyszedł czas. Żegnamy was,
Biliście brawa stałych sił, za to z nas każdy wesoły był. Więc bijcie brawa jeszcze raz, żegnamy was. To rozumiem, że te piosenki były śpiewane gdzieś, jak się spotykaliście z waszymi kolegami z wojska. Nie? No właśnie. I na początku my to śpiewali, później my go wesołe piosenki śpiewali, tak, no tak, i na pożegnanie to odśpiewali się. No więc bardzo byśmy chcieli podziękować, panie Franciszku, że przyjął pan nas tutaj w tym domu przesympatycznie. Dziękujemy za tą kawał tej historii, której pan nam opowiedział o sobie, o swoim życiu, o swoim dzieciństwie, o tym, co pan przeżywał w młodości, w wojsku, o wojnie, co było, bo to wszystko było bardzo ciekawe. Dziękujemy za te piosenki, które zechciał nam pan prześpiewać, zaśpiewać tym ludziom, którzy nas będą oglądali. No bo może każdy gdzieś tam znajdzie w tych piosenkach coś takiego fajnego, co się im spodoba, a warto coś takiego ocalić, bo tych piosenek, co pan tu ma zapisane, to niektórych nikt nie zna. A dzięki właśnie temu programowi, który robimy, będą mogli poznać. Także dzięki bardzo i mam nadzieję, że spotykamy się po raz pierwszy, ale nie ostatni, że będziemy mogli jeszcze kiedyś zobaczyć się, posłuchać, powspominać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu kierownikowi ośrodka Jaraszewa za przybycie tutaj i przesłuchanie moich piosenek i moich wypowiedzi na utrwalenie, że pan był tak grzeczny i mnie tu wszystkim wysłuchał. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję jeszcze bardzo. Tylko powiem, że nagrywali Michał Maćkowiak i Adrian Michalak, ekipa z Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękuję bardzo.